Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, chciałem przekazać kolejną informację sportową. W dniu 22 kwietnia w Zespole Placówek Oświatowych nr 4 odbyły się Mistrzostwa Działdowa w mini koszykówce dziewcząt. Wystartowały wszystkie szkoły działdowskie. Po bardzo zaciętej rywalizacji zdecydowanie najlepszym zespołem była drużyna Zespołu Placówek Oświatowych nr 4, która wygrała wszystkie spotkania. Na drugim miejscu Zespół Placówek nr 3, 2 zwycięstwa, 1 porażka. Na trzecim miejscu Zespół Placówek nr 1, 1 zwycięstwo i 2 porażki. No i na czwartym miejscu Zespół Placówek nr 2. Była to już 14. impreza uzawodnictwa sportowego na rok szkolny 2021-2022. I już wkrótce, 1 maja na działdowskim stadionie odbędzie się 15. impreza. Jest to wielki miting lekkoatletyczny z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja. Szanowni Państwo, to będzie 15. impreza. Impreza, która jest połączona z zawodami lekkoatletycznymi. Te zawody otrzymały pierwszą kategorię, jeżeli chodzi o imprezy sportowe lekkoatletyczne, po raz pierwszy w Działdowie. Pierwsza kategoria Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Ten meeting odbędzie się 1 maja. Rozpoczynamy otwarcie o godzinie 11, ale przedtem, już godzinę wcześniej, rozpoczniemy o godzinie 10 pchnięcie kulą kobiet i pchnięcie kulą mężczyzn. Jak już mówiłem Państwu, gościem honorowym będzie rekordzistka Polski na dystansie 1500 metrów, 3000 metrów i 5000 metrów, pani Lidia Chojecka. Potwierdziła, przyjeżdża do nas już w sobotę, czyli 30 kwietnia, i o godzinie 11 rozpoczynamy otwarcie tej wielkiej imprezy. Jeszcze raz chciałem przypomnieć, że jest to impreza lekkoatletyczna pierwszej kategorii. Najwyższa, jakie są imprezy lekkoatletyczne, to są Mistrzostw Polski. Są jeszcze drugie kategorie, trzecie. Postaraliśmy się bardzo, żeby nasz meeting był bardzo wysokiej rangi. Wyniki, które będą uzyskiwane w czasie tego meetingu, będą wynikami honorowanymi przez Polski Związek Lekkiej Atletyki. Wszystkie minima na Mistrzostwa Polski, juniorów, młodzików i seniorów będą brane pod uwagę. Także jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało nam się otrzymać pierwszą kategorię lekkoatletyczną. Dużą pomoc z Warmińsko-Mazurski Związek Lekkiej Atletyki również wyszedł z nami po prostu i chciał nam pomóc, żeby ten meeting był wysokiej rangi i na bardzo dobrym poziomie. Sam prezes OZLA, pan Szymon Niestatek, będzie obecny na tej imprezie i będziemy kontrolowali i starali się przeprowadzić po mistrzowsku tę imprezę. Jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie zapraszam. Przypominam, że jest to 15. impreza do współzawodnictwa sportowego. No i impreza, która daje minima na Mistrzostwa Polski lekkoatletów, którzy wystartują. A chętnych do startu jest bardzo dużo. Już oglądałem zgłoszenia, a więc ponad 100 osób była zgłoszona spoza terenu naszego miasta, jeszcze dołączą nasze szkoły. Są to zawodnicy Olsztyna, Dobrego Miasta, Nowego Miasta, Dywit, no i wielu, wielu innych miejscowości. Także przypuszczam, że ponad 250 osób wystartuje w tym wielkim meetingu 1 maja, godzina 11:00. Dziękuję bardzo.